Dołącz do tych, którym bliska jest idea Radia Wnet. I wspieraj regularnie swoje radio. Na zrzutka.pl / wspieraj Radio Wnet. A gościem Poranka Wnet jest pani Małgorzata Gosiewska, wicemarszałek Sejmu, poseł Prawo i Sprawiedliwość. Dzień dobry, pani marszałek. Dzień dobry, pani redaktor. Dzień dobry państwu. W końcu w studio. Dawno pani u nas nie była. Tak, to prawda. Czasami zdarzało nam się przez telefon, bo ja zawsze gdzieś w biegu, no ale dzisiaj Sejm, za niedługo prezydium, konwent, więc... Po drodze do pracy mogłam wpaść. Po drodze do pracy. No i dzisiaj ważny projekt dotyczący sankcji na Rosję. Zamrożenie majątków podmiotów wspierających Rosję. Jak to zamrożenie majątków miałoby wyglądać? Znaczy dobrze, że ten projekt się pojawił. Zobaczymy, jak będzie przebiegała dyskusja. Mam nadzieję, że ponad podziałami, choć coraz rzadziej to się udaje. No trzeba wyciągać konsekwencje wobec tych, którzy wspierają Rosję w różny sposób. Jedni słowem, nie wierząc w zbrodnie, kwestionując rzeczywistość, a inni po prostu prowadzą, a no, często jest to połączone, prowadzą po prostu ze zbrodniarzem swoje interesy, uznając, że cóż tam, że wojna, cóż tam, że przelewana ukraińska krew, cóż tam, że cierpienia niewinnych dzieci, kobiet, brutalne gwałty, interes ponad wszystko, pieniądze ponad wszystko. Prawda jest taka, że to właśnie tacy ludzie, ale przede wszystkim zachodni politycy wykarmili te bestie i sprawili, że ten potwór przygotował się finansowo, zabezpieczył na tę wojnę. I ta krew ukraińska, to cierpienie dzieci, tak naprawdę obciąża polityków zachodnich. Ja 2 dni temu uczestniczyłam w proteście organizowanym przez ukraińską diasporę, ale tam też byli Litwini, Łotysze, Estończycy, ale i Polacy. Była to blokada granicy z Niemcami dla przejazdu tirów. To jest też dyskusja również wewnątrz Polska, bo opozycja jak zwykle próbując nawet na nieszczęściach budować swój kapitał polityczny, krzyczy głośno, że my powinniśmy zamknąć granice. Mają dokładnie pełną świadomość tego, że granicę unijną może zamknąć tylko Unia Europejska, Komisja Europejska swoimi decyzjami i o to walczymy. A głównym hamującym w tym zakresie są Niemcy. Ja tam na tej granicy w obecności mediów niemieckich apelowałam do niemieckich kobiet. Mówiłam wprost, że w tym momencie, kiedy tulą swoje dzieci, kiedy śpiewają im wieczorem kołysankę, niech pomyślą o dzieciach ukraińskich, o tych malutkich dziewczynkach porozrywanych w wyniku gwałtów rosyjskich soldatów. To jest ciągle ta sama armia, która gwałciła też ich kobiety, wyzwalając jako Armia Czerwona Europę. Dobrze, żeby panie, kobiety, Niemki o tym pamiętały. Dobrze, żeby pani kanclerz Merkel też o tym usłyszała, bo to ona również za to odpowiada. To są błędy wieloletnie, błędy bratania się z Moskalem, a przede wszystkim tak naprawdę robienia z nim interesów. Pieniądze po prostu królowały w tym zakresie. A i te pieniądze dalej królują. Jak spojrzymy na Austrię, jak spojrzymy na Słowację, to ten dyskurs jest taki, jaki pani opisuje. Tutaj zmian nie widzimy. No niestety nie ma i te przełomu. Sankcje są ciągle miękkie, te sankcje są ciągle niewystarczające, niedostateczne. To, że dalej popełniane są w tak bezwzględny sposób zbrodnie wojenne pokazuje, że słabe są sankcje i że musimy zrobić dużo więcej. Ja wrócę jeszcze na chwilę do tych tirów. Proszę sobie wyobrazić, że każdego dnia średnio granicę unijną na odcinku polskim, bo ja nie mam danych z Litwy, Łotwy i Estonii. Myślę, że to może być nawet i drugie tyle. To jest średnio 1000 tirów. Nie mówimy tu już jeszcze o okrętach, o pociągach dostarczających towary do Rosji. To jest trudna dla nas też decyzja. To, że my tak bezwzględnie, twardo domagamy się zamknięcia tej granicy. Bo to są też nasze interesy, to jest też nasza gospodarka, ale to jest też gospodarka krajów, z którymi współpracujemy. Ja wczoraj miałam spotkanie z...
wczoraj czy przedwczoraj, Boże, przepraszam, nie, chyba wczoraj, z wiceministrem spraw zagranicznych Mongolii w obecności ambasadora Mongolii i rozmawialiśmy o trudnej sytuacji tego kraju, który jest położony wyjątkowo paskudnie pomiędzy Chinami a Rosją. Do tego jeszcze Chiny są ciągle zamknięte w związku z sytuacją covidową. W związku z tym wszystkie dostawy, jakie mogą płynąć do Mongolii, płyną poprzez granicę z Rosją. Mongolia jest w 90 prawie procentach uzależniona energetycznie od Moskwy. Zamknięcie granicy to jest zamknięcie też dostaw do Mongolii. Ja jeszcze wrócę do tych obrad. Rzecznik rządu Piotr Müller zapowiedział, że dzisiaj powinien być złożony projekt zmiany konstytucji, a ma to związek z konfiskatą majątków rosyjskich oligarchów. Inaczej tego nie można zrobić tylko poprzez zmianę konstytucji. Liczy pani na konsensus? Liczy pani na poparcie właśnie zmian w konstytucji związanych z tą konfiskatą? Ja zawsze staram się patrzeć pozytywnie, natomiast najbliższe dni pokażą, jak na ile odpowiedzialnie zachowa się opozycja. Pani redaktor, no opozycja, przede wszystkim Platforma Obywatelska, wychodzi z założenia, że każdy powód jest dobry, żeby przyłożyć w polski rząd. Nie interesuje ich kompletnie to, że to uderza w Polskę jako kraj, w polskie interesy, że to uderza również w Ukrainę. To są rzeczy nieistotne. Każda sprawa jest dobra, by ją wykorzystać w sposób polityczny i bezwzględnie uderzać. Czyli tutaj widzi pani też, że szans może nie być na porozumienie? Ja widzieć te szanse i chcę wierzyć, że choć, bo czasami to się zdarza. Czasami to się zdarza, rzeczywiście politycy Platformy krzyczą, protestują, ale potem w głosowaniu jednak te projekty w ostatnim okresie popierają. Mam nadzieję, że teraz też tak będzie. Jeszcze wrócę do tych sankcji. Dzisiaj mają ambasadorowie w Unii Europejskiej rozmawiać o tych sankcjach. Import węgla ma być zakazany, ma być embargo. To jest chyba dobra informacja. Z gazem i z ropą już podobnie nie będzie, więc... Chciałabym zobaczyć te sankcje. Chciałabym zobaczyć, podpisane, jak te decyzje zapadną. 27 państw. To jest jednogłośna decyzja. Tak, ale pani redaktor, ja wiem, jak trudny sposób przebiegają rozmowy na przykład ministra Adamczyka w zakresie prostej rzeczy, zamknięcia granicy unijnej. I generalnie w rozmowach rozmowy wyglądają tak, że na przykład przedstawiciele Niemiec czy Francji mówią, proszę bardzo, to zróbcie to, my też się dostosujemy. Tylko jak przychodzi co do czego, to tych decyzji właśnie nie ma. Mówi pani o tranzycie, mówi pani o transporcie kołowym. Kołowym i morskim, ale też i kolejowym. Tak. Bo ten tranzyt to są bardzo duże pieniądze, jeżeli chodzi o przewóz drogą lądową. No tak, ale to są pieniądze, które de facto wspierają tę faszystowską Rosję w bezwzględnym mordowaniu narodu ukraińskiego. W ludobójstwie i tego słowa musimy używać. Mówimy jeszcze o tej ustawie, zamrożenie majątków podmiotów wspierających Rosję. Uważa pani, że sieci handlowe, czy osoby fizyczne, czy właśnie firmy transportowe, osoby, które przewożą tam towary, powinny być takim zamrożeniem objęte? Jaki powinien być wachlarz? Ja wolałabym, żeby firmy, żeby przedsiębiorcy sami podejmowali tego typu decyzje, żeby sami rozumieli, iż zakrwawiony pieniądz nie jest wart tego wszystkiego. Ale jeśli tej świadomości nie mają, jeśli pomimo wszystko chcą na nieszczęściu ludzkim budować swój kapitał, no to trzeba wyciągać wobec nich konsekwencje i mam nadzieję, że właśnie takie rozwiązania są w tym projekcie ustawy. Na pewno będą państwo na ten temat mówić i procedować, ale my wracamy do raportu na temat zbrodni wojennych. Nasz gość, pani marszałek Małgorzata Gosiewska, już parę lat temu zaangażowała się Na początku tej wojny. Bo my teraz
teraz mówimy opisywanie zbrodni. Jaki jest dzisiaj status tego raportu, który pani przygotowała? Tak, więc mówimy o wojnie, która trwa jakoby 40 parę dni, a ta wojna trwa od 2014 roku, czego właśnie politycy zachodni widzieć nie chcieli, ale też i w Polsce nie wszyscy to dostrzegali. Wtedy właśnie w początkowej fazie tej wojny wraz ze współpracownikami zebrałam potworny materiał dotyczący zbrodni wojennych, rosyjskich zbrodni wojennych. Materiał, który de facto pokazywał bestialstwo Rosji Władimira Putina na mniejszą skalę. Ale to były te same bandyckie metody, te same zbrodnie. To jest w tym raporcie. To jest gdzie w dowodach. On leży? On jest w Hadze. Kto dostał na biurko? On został złożony w Międzynarodowym Trybunale Karnym w Hadze. Bardzo wysoko oceniony. No i trwały prace. Ja też nie chciałam, bo tak byłam też informowana przez naszych dyplomatów, wprowadzać jakieś naciski medialne, czy krytykować pracę Trybunału, bo zależało mi na tym, żeby te prace postępowały. Ale w międzyczasie prawda jest taka, że umierały ofiary, które mogły poświadczyć to, co się działo. Które mogły poświadczyć te zbrodnie. Ofiary, które złożyły swoje zeznania i te zeznania wraz z dokumentacją medyczną są w Hadze, a bestie robią dalej to, co robiły. To pokazuje, jak tego typu instytucje międzynarodowe pracują. No niestety moja ocena jest tutaj bardzo krytyczna. Mam nadzieję, że nowy prokurator generalny z Hagi poważnie podchodzi do swoich obowiązków, pełni te funkcje od niedawna, od paru miesięcy, jednak podjął już pewne działania, ale przyznam szczerze, że ogromnego zaufania do tych działań międzynarodowych w zakresie śledztwa nie mam. Bo jak potem, jeśli uzna się Putina za zbrodniarza wojennego, jak go przyjąć znowu na salony? Jak wrócić do prowadzenia z nim interesów? To już będzie niemożliwe. W związku z tym obawiam się, że wiele tych głosów, które w tej chwili głosów oburzenia, które w tej chwili płyną z całego świata, zakończą się tylko na głosach. Trzeba zrobić wszystko, by należycie zdokumentować to, co dzieje się, co się dzieje na Ukrainie, te zbrodnie dokonywane przez wysłanników Putina, przez zbrodniarzy wojennych Władimira Putina, za jego wiedzą i z jego rozkazu. O tym musimy też mówić. Nie tak jak kanclerz Niemiec próbuje sugerować, że Władimirowicz nie jest informowany. Otóż nie. On ten system od podstaw taki właśnie buduje. On z pełną świadomością to robi. On wysyła na wojnę zbrodniarzy. Jak zaczęło się to na Donbasie? Otóż tak się zaczęło, że z więzień wypuszczono kryminalistów i dano im broń. I stworzono z tych kryminalistów, bandytów, morderców, stworzono z nich jednostki, które miały pilnować porządku publicznego. No to czym to jest? To jest po prostu z założenia tworzenie, budowanie państwa terroru i dawanie broni ludziom, którzy mają te zbrodnie po prostu wykonywać z rozkazu Putina. Powiedziała pani, że to zaufanie jest ograniczone do Trybunału Karnego w Hadze. Trybunał Sprawiedliwości Międzynarodowy też na pewno tego zaufania aż tak dużego nie ma, bo wiemy, że członkiem stałym ONZ-u jest Rosja, ale wczoraj Wołodymyr Zełenski powiedział, że powinien powstać nowy trybunał, coś na wzór Norymbergi, żeby niezależnie od tych właśnie dwóch często nie idących w dobrą stronę trybunałów, powołać nowe ciało. To może to jest ten kierunek, pani poseł? Nie wykluczono, że to może być dobry kierunek, bo obecna sytuacja pokazuje, że pewne formaty, które do tej pory funkcjonowały, są nieskuteczne. To jest też
To jest jakby, to określenie, czy ta ocena dotyczy również propozycji, jaką złożył premier Jarosław Kaczyński w Kijowie. Właśnie nowego formatu. My musimy wyjść ponad szablony, które do tej pory funkcjonowały w różnych formatach międzynarodowych, gdyż one są nieskuteczne. Trzeba szukać nowych. Taką propozycją była propozycja Jarosława Kaczyńskiego. Ja mam nadzieję, że ta sprawa nie jest zamknięta, że jeszcze będzie powrót do budowania tego typu rozwiązań. Nie wykluczam również, że warto by się zastanowić nad propozycją prezydenta Zełenskiego, nad stworzeniem nowej instytucji, która będzie w stanie obiektywnie, solidnie i porządnie ocenić zbrodnie Putina i jego bandytów. Rozumiem, że jeżeli chodzi o propozycję pana premiera Jarosława Kaczyńskiego, mówi pani o tej misji, tak, która powinna być wysłana, ale kilka dni później prezydent Wołodymyr Zełenski dla rosyjskojęzycznych mediów powiedział, że on nie bardzo rozumie tę propozycję i nie wie dokładnie, jak ona miałaby wyglądać, więc też tutaj trochę nieporozumienia chyba jakiegoś obserwujemy. No ale to o konkretach to trzeba mieć możliwość rozmowy. No, pewne, poza tym to są rozmowy, które nie zawsze toczą się w świetle Jupiterów i nie powinny toczyć się w ten sposób. Ja wierzę jednak, staram się wierzyć w mądrość polityków i że zostaną wypracowane takie rozwiązania, które doprowadzą w jakiejś perspektywie do zakończenia tego dramatu, ale obawiam się, że ta perspektywa niestety jest długa jeszcze. A jeżeli jest długa, to tym bardziej ta pomoc na Ukrainę jest bardzo potrzebna. Dzisiaj do godziny 20 czekamy na Państwa wsparcie tutaj na krakowskim przedmieściu. Konwój wnetowski wyruszy na Ukrainę i też specjalne podziękowania dla pani marszałek, bo wiemy, że pani się też zaangażowała i pomoc, jeżeli chodzi o lekarstwa i pomoc, jeżeli chodzi o ten konwój, więc na pani ręce też składamy podziękowania. Dziękuję bardzo i chwała wam, że robicie te akcje, że tak mocno angażujecie się. Ważnym jest to, byśmy rozłożyli siły na dłuższy czas, bo początek to był taki wielki zapał, wielki poryw. W tej chwili już się odczuwa pewne zmęczenie, a magazyny organizacji, które do tej pory bardzo mocno zbierały różnego rodzaju pomoc, zaczynają świecić pustkami, więc starajmy się nie zasypiać w tym, co się dzieje, starajmy się rozkładać siły, bo ta wojna może potrwać, a Ukraina i Ukraińcy potrzebować będą pomocy w dłuższym okresie. Paweł Bobołowicz dzisiaj wyjeżdża i na pewno tę pomoc będziemy nieść. Pani Małgorzata Gosiewska była gościem Poranka Wnet. Bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo. Poseł Prawa i Sprawiedliwości, wicemarszałek Sejmu, która już pędzi na Wiejską. Dziękuję bardzo za rozmowę. Wspieraj regularnie swoje radio na zrzutka.pl / wspieraj Radio Wnet. Już od 12 lat robimy radio, a tworzycie je przede wszystkim wy, słuchacze i przyjaciele Radia Wnet. Bardzo dziękujemy za Państwa dotychczasowe wsparcie. To tylko dzięki niemu udało nam się stworzyć tak silną społeczność i tylko dzięki niemu wciąż możemy się rozwijać. Wasza regularna pomoc na zrzutka.pl pomoże nam pokryć stałe koszty związane z utrzymaniem nowo powstałych nadajników, a także studiów w Polsce i za granicą. Pomoże nam także polepszyć nasze programy. Obecnie Radio Wnet nadaje w 8 miastach wojewódzkich, ale do tego ma 11 studiów zagranicznych, a ramówkę radia wypełnia około 50 programów autorskich. I będziemy dalej rozwijać Radio Wnet, bo chęci i ambicji już nie można zatrzymać. Dzięki regularnej pomocy od naszych słuchaczy będziemy mogli kontynuować główną misję radia jako źródła informacji z Polski, ze świata i z kosmosu w moich audycjach. Państwa wsparcie wzmocni w nas radość i chęć tworzenia radia i do tego przyjemność opowiadania Państwu o tym, co dzieje się w Polsce i na świecie.
Dołącz do tych, którym bliska jest idea Radia Wnet. I wspieraj regularnie swoje radio na zrzutka.pl/wspieraj Radio Wnet.